Pod znakiem upałów i naprawdę ciężkiej pracy odbył się w minionym tygodniu obóz dla piłkarzy Stadionu Śląskiego z rocznika 95 i 96. Trenerzy Paweł Grycman, Andrzej Nieścior i Adam Burek na zgrupowaniu w Nowej Rudzie zaaplikowali swoim podopiecznym bardzo intensywne zajęcia. Głównie pracowaliśmy nad siłą, było też dużo grania, no i zajęcia ogólnie były ciekawe. Czasami była ciężka pogoda, bardzo dużo wykonujemy ćwiczeń siłowych, były też interwały, bardzo dużo naciążenie ćwiczeń jest. No nie ma innego wyjścia, na pewno trzeba pewien etap treningowy zaliczyć. To jest akurat dużo cięższy etap niż inne, ale mamy świadomych zawodników w większości, bo są to dwie drużyny połączone i liczymy na to, że po części i też w całości oni rozumieją, o co chodzi i dlaczego tak właśnie pracujemy. Patrząc na kolegów i po koszulkach, każdy jest zajechany i czuje w nogach wysiłek. Jest ciężko. Na treningu na pewno jest absolutna koncentracja, absolutna praca, absolutne skupienie nad tym, co chcemy zrobić. No po treningu przy takiej pogodzie musimy tych chłopaków podnosić, bo w większości po takiej jednej jednostce oni gdzieś leżą po godzinę, dwie w łóżku, a tych jednostek mamy dwie dziennie. Jesteśmy tu przez 8-9 dni, więc tego się na pewno może dosyć mocno nazbierać. No było ciężko, ale mam nadzieję, że ta świeżość przyjdzie z czasem i będziemy gotowi na pierwszy mecz. Piłkarze Stadionu w Nowej Rudzie spędzili 7 dni. Każdy z nich to bardzo duża objętość różnego rodzaju ćwiczeń. Szkoleniowcy chorzowian sami zdają sobie sprawę z tego, że to najtrudniejszy etap przedsezonowych przygotowań. Dzień piłkarza zaczyna się zawsze przed 8. 8:15 śniadanie i tutaj wszyscy musimy być jednakowo o jednej godzinie. No, mamy przykład pokoju, który nie zdążył na śniadanie, na drugi dzień, właśnie dzień, zaczęli o 6:30, zwiedziliśmy pobliskie lasy, góry, także to był taki wyjątkowy dzień. Po śniadaniu mamy trening poranny, on trwa 2 godziny, po treningu zazwyczaj krótka przerwa, toaleta i obiad, po obiedzie oczywiście przerwa, kolejny trening, po drugim treningu mamy odnowę, wieczorem jeszcze odprawa, czas wolny. Zawodnicy Stadionu, choć zmęczeni, nie mogą narzekać na warunki, w jakich przygotowują się do sezonu. W malowniczo położonym ośrodku w Nowej Rudzie, niedaleko Wałbrzycha, mają do dyspozycji wszystko, czego do treningu potrzebuje profesjonalny sportowiec. Mamy wszystko, bardzo dobre jedzenie, basen, odnowa, boisko też jest świetne, wszystko mamy. Jest w porządku, mamy basen, obiady bardzo dobre, posiłki, pokoje też. Całkiem w porządku. Z warunków jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy do dyspozycji boisko, mamy halę, mamy basen, mamy siłownię, mamy dużo jedzenia, także myślę, że spokojnie możemy działać. Nieprzypadkowo wszyscy pytani o obozowe warunki podkreślali dobre wyżywienie. Trener Paweł Grycman przekonuje, że po ciężkich zajęciach nie ma w drużynie osoby, która narzeka na brak apetytu. Chłopcy, no w dużej grupie, bo jest nas ponad 50, Mamy dużo rzeczy do zrobienia i trenujemy praktycznie po 4 godziny dziennie, do tego basen, także no te uzupełnienie płynów, a przede wszystkim węglowodanów, jedzenia, no trzeba to jak najszybciej zrobić, dlatego jesteśmy pełni podziwu tego, co się dzieje na kuchni, bo chłopcy wynoszą czasami całe bochenki chleba nawet. To, że wszyscy podkreślają, jak duże są obciążenia treningowe w trakcie obozu, nie oznacza, że zawodnicy nie są z nich zadowoleni. Wręcz przeciwnie, najstarsi piłkarze z naszej szkółki doskonale zdają sobie sprawę, że to dla nich ostatni etap przed wkroczeniem w świat dorosłej piłki i trzeba być do tego w pełni przygotowanym. Ja jestem z 96 rocznika, można powiedzieć, że mam jeszcze rok czasu. Chłopaki już są pełnoletni, już po tym roku wchodzą do seniorskiej piłki. Trener Grycman wraz z trenerem Burkiem, trenerem Nieściorem przykładają się do tego, żeby nauczyć nas tych seniorskich ćwiczeń i pokazać nam, jak to wygląda w późniejszych latach. To jest taki najważniejszy okres, dla niektórych być może jest już za późno, ale my głęboko wierzymy i staramy się te treningi tak dostosować, żeby te przejście do seniora było jak najbardziej płynne i żeby nie było problemu. Dlatego część z tych chłopaków była już testowana w seniorach, nie dzieje się to bez przyczyny, tak naprawdę oni też gdzieś tam przekazują tą pocztą pantoflową, jak to wyglądało i wiedzą, że nie ma zmiłuj się na wyższym poziomie i tam, gdzie pojawiają się pieniądze, jest naprawdę ciężko. Dlatego myślę, że poprzez to, że gdzieś te treningi są podobne i obciążenia są naprawdę wysokie, jesteśmy w stanie tych chłopaków gdzieś tam na ten poziom seniorski przygotować w należyty sposób. Cel w sezonie?
chyba wygrać ligę. No i chyba głównym celem dla każdego z nas jest dostać się do jakiegoś klubu seniorskiego. Szkoleniowcy starają się, by metody treningowe prowadzone w czasie zajęć z piłkarzami stadionu były jak najnowocześniejsze. One, choć nieraz najbardziej męczące, przynoszą bowiem najlepsze efekty. Z najbardziej męczących elementów to są właśnie te gumy gymsticki i takie taśmy TRX, na których wykonujemy siłę. Są to na pewno nowoczesne metody treningowe, nowoczesne przybory treningowe, przyrządy, więc tu na pewno jest problem, jeśli chodzi o taką nowość dla chłopaków. Oni nigdy w życiu tego nie mieli, nigdy w życiu na tym nie pracowali, dlatego te mięśnie nawet w prostych ćwiczeniach, przy małych powtórzeniach, przy małej ilości powtórzeń bolą. Ale gdzieś ta adaptacja na pewno się będzie zwiększała i na pewno pod tym względem będziemy mieli bardzo duże efekty na boisku. Na to też liczymy. Druga osoba, która jest tutaj, Miłosz. Druga osoba, która jest tutaj, patrzy, bo tu jest za chwilę granie. Czyli musi być tu obrócona. Tak? Czyli zawsze ten w środku skrywa tylko piłkę do skrajnego i idzie na obieg. Tak? Okej? Okay?